Proszę Państwa, u boku Andrzeja Huszczy w zielonogórskim teamie wychowało się już wielu młodych, utalentowanych żużlowców. Teraz rośnie kolejne pokolenie. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jednemu z zawodników, który kandyduje do miana rewelacji tego sezonu. Mowa o Rafale Kurmańskim. Rafał Kurmański to z pewnością jeden z kandydatów do miana odkrycia sezonu 2001. Już w ubiegłym roku, kiedy zielonogórska drużyna walczyła o awans do Ekstraligi, spełniał w zespole istotną rolę. Sezon zakończył na 35. pozycji w rankingu żużlowców pierwszej ligi, ze średnią KSM równą 6,24. Jednak dopiero tegoroczne występy na torach Ekstraligi ujawniły w pełni skalę talentu młodego żużlowca. Po 12 ligowych meczach tego sezonu Rafał Kurmański jest trzecim juniorem w kraju. Pod względem KSM ustępuje tylko Jarosławowi Hampelowi i Rafałowi Okoniewskiemu. A przecież obecny sezon jest dopiero trzecim w jego karierze. Moją karierę zacząłem w 1995 roku. Licencję zdałem w 1999. No jak dotąd na razie mi coś w tym wychodzi. Wyjścia spod taśmy i umiejętność rozegrania pierwszego wirażu to nie jedyne atuty młodzieżowca z Zielonej Góry. Wydaje się, że mocną stroną Rafała Kurmańskiego jest także wiara we własne możliwości. W tym sezonie na swoim koncie ma zwycięstwa nad wieloma znacznie bardziej doświadczonymi i utytułowanymi rywalami. Trzykrotnie pokonał m.in. Australijczyka Lee Adamsa, wygrywał z Peterem Carsonem, Chrisem Lewisem czy Scottem Nicholsem, a także z żużlowcami krajowej czołówki. Skuteczność Rafała Kurmańskiego otworzyła przed trenerem zielonogórskiej drużyny Aleksandrem Janasem nowe możliwości taktyczne. Ustawienie utalentowanego młodzieżowca na pozycji zawodnika rezerwowego pozwalało na wystawianie go często w najtrudniejszych wyścigach. Trener mnie stawił na rezerwę, no i mnie puszczę z rezerwy, mogę trochę pojeździć sobie. No i się z tego bardzo cieszę. Serce do walki i skuteczna jazda spowodowały także awans młodego żużlowca w hierarchii drużyny. Więcej punktów od niego zdobywają tylko Billy Hemil i Andrzej Huszcza. Błyskawiczny rozwój talentu 19-latka dostrzeżony został również przez kierownictwo reprezentacji Polski, co zaowocowało nominacją do szerokiej kadry na drużynowy Puchar Świata. Ostatnio młody żużlowiec odniósł jeszcze jeden sukces. W duecie z Dawidem Kujawą wywalczyli młodzieżowe mistrzostwo Polski par klubowych. Beniaminek z Zielonej Góry ma z pewnością młodzież na medal. Na Rafała Kurmańskiego zwrócimy z pewnością dzisiaj baczną uwagę. Może właśnie to on będzie bohaterem tego spotkania. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę, a potem to, na co wszyscy czekamy. Prezentacja zawodników i wielkie żużlowe emocje na torze w Zielonej Górze.